I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym vlogu na moim jakże skromnym kanale. Moi drodzy, dawno nie było vloga, dawno nie było też filmów, odcinków, ale uwierzcie mi, że jestem teraz bardzo, bardzo zaganiany. I dopiero dzisiaj, pierwszy raz od dawna miałem wolny dzień i dzięki temu mogę go spożytkować na inne rzeczy, bardziej wartościowe niż praca, powiedzmy, że tak. Słuchajcie, ja oddawałem krew dzisiaj. Minęło 60 dni od mojej poprzedniej dotacji tego życiodajnego składnika naszego ludzkiego elementu. Krew można oddawać co 4 tygodnie, tam płytki, osocze troszkę w innych systemach, natomiast krew to 4 tygodnie. No i właśnie to jest 56 dni, no minęło tutaj w moim przypadku około 60, chyba dwóch albo, kurde, już mówiłem o tym, zapomniałem. 60 dni powiedzmy minęło. Akurat dzisiaj wpadło dla mnie na dzień wolny, więc z samego rana pojechałem. Tutaj miałem jedno wkłucie na morfologię. Tutaj, jak widać, wyniki były pozytywne. W związku z tym mogłem tą krew dzisiaj oddać. Bardzo z tego się cieszę. Natomiast słuchajcie, było to najdłuższe oddawanie krwi w mojej jakże skromnej historii. Dlaczego opowiem wam zaraz o tym, ale tak, jak ktoś nigdy krwi nie oddawał i się boi, to niech nie ma żadnych żadnych wątpliwości, to jest w 100% bezpieczne i nie ma się czego absolutnie obawiać. Dodatkowo macie darmowe badanie, pełną morfologię, taką może podstawową morfologię krwi. Wszystko wiecie, konsultacja z lekarzem, potem badanie, miłe panie, same pozytywy. A jak ktoś jest łasuchem takim jak ja, to niech pamięta, że po oddaniu krwi dostajemy takie oto magiczne pudełeczko, w którym znajdziecie, uwaga, zestaw czekolad, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czekolad. Pokażę wam, żeby była prawda to. Proszę bardzo, Terdawita, czekolada, kafe latte. Raz. Wawel, czekolada z rodzynkami i orzechami. Dwa. Trzy czekolady mleczne też z Wawelu. Do tego Terdawita czekolada orzeszkowa. Do tego czekolada gorzka. Oraz jeszcze jedna czekolada gorzka. Także słuchajcie, bardzo, bardzo się to opłaca, szczególnie, że oprócz tego, że dostajecie łachocie, pomagacie swoim bliźnim. To przecież są same wielkie plusy. Jeżeli chodzi jeszcze o to, to jak już was zakwalifikują, to przynajmniej u mnie w Warszawie na Saskiej i na Pradze w Centrum Krwiodawstwa dostajecie jeszcze soczek albo kawę oraz batonik, żeby to zjeść i wypić tuż przed samym badaniem krwi. Oprócz tego wskazane jest, żeby przed oddawaniem krwi około 1,5 litra płynów wypić, bezalkoholowych, gdyż ponieważ potem to pobieranie będzie łatwiejsze, a wiadomo, się dosyć osłabiacie przed oddawaniem krwi, ale to nie trwa długo, to nie jest nic strasznego. Oczywiście ludzie różnie reagują na oddawanie krwi. Jedni mogą się poczuć osłabieni, inni w ogóle tego nie czują. Mi z wiekiem, bo tak, nie młodnieje, czuję się osłabiony, tak? Kiedyś w ogóle nie czułem takich żadnych negatywnych skutków, teraz czuję się osłabiony, ale to też może być dyspozycja dnia. Sam proces oddawania krwi trwa z 10 minut, natomiast no, cała procedura, no dzisiaj właśnie, dzisiaj słuchajcie, zajęło mi to
mega dużo czasu, bo była taka fajna akcja. Ja absolutnie nieświadomie pojechałem dzisiaj, nawet nie wiedząc o tej akcji, bo gdybym wiedział, to bym to przełożył na inny dzień, bo spędziłem w Centrum Księractwa jakieś 3,5 godziny, bo było tyle ludzi. Jak się pojawiłem rano, to 60 osób było przede mną, także półtorej godziny pobiegałem numerek na recepcję, po prostu na recepcję, żeby się zarejestrować. A potem czekałem z 15 minut na morfologię, potem z godziny na lekarza, no i oddawanie krwi to już była chwila. Więc no, nigdy nie spędziłem tak dużej ilości czasu w Centrum Krwiodawstwa, ale słuchajcie, cieszy mnie to, że tyle osób było, ale dlaczego było tyle, to zaraz o tym powiem. Centrum Krwiodawstwa wygląda tak, jak widzicie, krew ratuje życie. Oprócz tego pamiętajcie, że jak nie macie obok siebie jakiejś miejscowości z Centrum Krwiodawstwa ze szpitalem, to często są akcje, w których jeżdżą autobusy, tak? Centrum Krwiodawstwa warszawskie, na przykład też Fundacja Magnalda i kilka innych jeszcze zgromadzeń ludzkich ma takie autobusy i przy okazji jakichś festiwalów, koncertów, pikników też się zdarza, że taki autobus podjeżdża i ludzie mogą tą krew oddawać, także jak macie jakiegoś wójta, burmistrza zaprzyjaźnionego, raczej wójta, sołtysa, to wiecie, jakiś piknik, jarmark, napomnijcie o tym, że może by taki autobusik zaprosić. Zawsze można pomóc, tak, i tą krew oddać. A nie każdy ma blisko, no ja mam powiedzmy 10 km z Centrum Krwiodawstwa, czy może 8, co w skali Warszawy nie jest wielkim problemem, natomiast no wy możecie nie mieć samochodu, możecie mieć daleko, żeby podjechać. Oddać krew może nie każda, ale dużo osób może to robić, to ważna sprawa. Samo pobieganie jest, kurde, dosyć proste. Dostajecie fartuszek, zakładacie go, macie tutaj opaskę z kodem, także to opaska to jest kod kreskowy, tak? Przy refraty dostajecie taki kod i potem on jest skanowany na każdym etapie, wiecie, świeże igły, wszystko super, ekstra, nie ma czego się bać. Dodatkowo jeszcze wam mierzą różne dziwne rzeczy, macie morfologię, potem macie jeszcze dokładniejsze badania krwi, jak na przykład na obecność wirusa HIV, na rzeżączkę? Nie, na rzeżączkę, tak, chyba rzeżączkę. No jakieś inne też choroby weneryczne, także wiecie, kompleksowe badanie na zapalenie wątroby, tysiąc innych rzeczy, polecam. Zawsze są miłe panie czy panowie z obsługi, którzy doceniają to, co robicie, tak? Siadacie w takiej sali, tam jest 10 czy 20 stanowisk i sobie oglądacie jakieś MTV i tam sobie rączką ściskacie, żeby tą krew pompować. Oczywiście nie róbcie tego tak szybko, bo sam dlejecie. Bo za bardzo będzie wam ta za szybko będzie ta krew wypływała, więc spokojnie, ale wam wszystko powiedzą już, jak tą krew oddawali będziecie. Taki opatrunek będę podejrzewał, trzymał do końca dnia, bo wiecie, to po morfologii to mało, ale tutaj jednak była grubsza igła i taka lekka obawa, żeby tam się nie uszkodzić, ale mam już prawie 10 minut, a ja nie zacząłem o meritum. O co chodzi, moje kolorowe misie? Dzisiaj była akcja, o której nie wiedziałem, jak mówiłem, gdybym wiedział, to bym nie pojechał. Nie dlatego, że mam coś przeciwko takim akcjom. To jest super, ekstra, ale chodzi mi o czas. Straciłem 2 godziny, chciałem cię streamować, a tak naprawdę nic nie postreamuję, a muszę teraz wychodzić. Tam na górze macie godzinę i muszę o 3 odebrać córkę z przedszkola, bo też jedziemy na święta do rodziny. I przez to nie mogę streamować. Powiem dlaczego? Jutro wieczorem powinien być jakiś stream. Nie gwarantuję, ale jest na to bardzo duża szansa. Co do akcji, bo znowu wracam, tutaj się zasłonię może, albo usunę te inne zdjęcia, bo potem się nie ogarniemy z tematem. Kamerkę damy na przykład tu. Akcja. Właśnie była, słuchajcie, akcja,
którą właśnie, nie wiem czy kojarzycie MMA, czy nie, był taki kiedyś zawodnik Juras i właśnie Juras jest zawodnikiem KS, teraz właśnie jest zawodnikiem, teraz jest komentatorem. I te wszystkie czołowe gale w Polsce komentuje łącznie z KSW. I on właśnie jest przedstawicielem Fundacji Krwawy Sport. I generalnie w dniu dzisiejszym wszystkie osoby, które oddały krew, mogły sobie przybić pionę i zrobić zdjęcie. Nie zrobiłem sobie zdjęcia z Jurasem, z całym przytulkiem dla niego, dla mnie to po prostu jest głupie, żeby robić sobie zdjęcie i potem się nim chwalić z jakimiś innymi ludźmi, ale może powinienem to zrobić. Teraz jak o tym myślę, to może kogoś to przekona, bo przecież to jest ta akcja. Ale generalnie, słuchajcie, osoby, które krew oddały, mogły taką sobie zdobyć koszulkę. Koszulka jest, kurde, firmowa. Jak ją masz, to możesz komuś manto sprawić, bo jest manto i widzicie. Tu jest też logo. Tu jest też logo manto, proszę, nie wiem, czy kojarzycie. Tu jest logo, kurcze. Nie wiem, czy to jest dorostwo, ale coś to jest, jakaś technologia. No i taka fajna koszulka, Krwawy Sport. Krwawy Sport. Na dole jest, słuchajcie, napisane: oddając krew, ratujesz życie. Także wszystko się zgadza. To jest koszulka bawełniana. Ja troszkę żałuję, bo myślałem, że to jest jakaś termoaktywna. Miałbym ją na przykład do biegania. Sprawdzę jeszcze skład, ale to jest raczej bawełna. Poczekajcie. Patrzcie, nie panuje. Dobra, musi być w środku jeszcze jedna. Ale kochani, no bardzo, bardzo polecam. Mimo jakichś tam moich ciężkich przeżyć, bo jednak no, strasznie dużo spędziłem w centrum piractwa. Dobrze, że chociaż miałem książkę, dlaczego by czytałem. Koszulka pamiątkowa do chodzenia na co dzień też bardzo super. Także widzicie. A, i no to śmieszne, bo tam była masa właśnie takich byków, nie? Bo to chłopaki z klubu od Jurasa przyszli. I tak podejrzewam, a te 60 osób, które przede mną stały, to tak 40 to byli jego kumpelki z siłowni. Fajna akcja, także mogę tylko przyklasnąć. Każdy, kto oddał krew, dostawał oprócz tej czekolady u samego Jurasa koszuleczkę, przybijał piąteczkę, robił sobie foteczkę, ale mi się zgumowało. Polecam oddawanie krwi, płytek, pomaganie, bo to są przecież rzeczy, które nas osobiście nie kosztują nic. Znaczy nic nie kosztuje mnie to, że tam pojadę. No co koszt paliwa, sorry, no to żenujące jest. Czy biletu na autobus? To nie każdy ma oczywiście, bo też przesadziłem. Ale to niewiele nas kosztuje osobiście wysiłku, a jeszcze dostajemy fajne rzeczy, czekolady, kurde, zestaw 8 czekolad. Jutro powinien mi starczyć. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że kogoś przekonałem, chociaż tak w małym stopniu, do oddawania krwi, bo to byłoby piękne. A ja wam dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, pa pa, hej.